przepoczniły się i takich napięć zainspirowane do prokuratury. Oprócz zawiadomienia prokuratury, komisja zwróci się też o zajęcie sprawą do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zdaniem profesora Kamila Zarackiewicza doszło do naruszenia artykułu 27 ustawy o ochronie danych osobowych, który dotyczy m.in. informacji związanych z rozstrzygnięciami sądowymi i administracyjnymi. Informacje takie były wykorzystane przy przesłuchaniu świadków, a zasadniczo ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Jest to współfinansowane przez PZU. Pamiętajmy o zabraniu dobrego humoru, uśmiechu na twarzy i życzliwości do innych. Spotkajmy się w Toruniu i to już w najbliższą sobotę. Za 11 minut pierwsza, już za chwilę nasze rozmowy. Patryk Jaki powiedział, że wyłączy się z rozpatrywania tego wniosku przez komisję. Mogę tylko krótko powiedzieć w komentarzu, że jeżeli osoby, które są współodpowiedzialne za to gigantyczne złodziejstwo reprywatyzacyjne, chcą mojego wykluczenia, to jest najlepsza recenzja mojej pracy. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować. W środę podczas obrad Komisji do Spraw Reprywatyzacji poświęconych w sprawie warszawskiej kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 przewodniczący Patryk Jaki zdecydował o wykluczeniu pełnomocników miasta. Według niego postanowili oni nie odmówić po raz drugi wręczyć mieszkańców, pytając ich m.in. o zadłużenie. Komisja Weryfikacyjna zebrała się dziś na posiedzeniu niejawnym. Rozpatruje m.in. wnioski dotyczące zwolnienia odgrzywien oraz zażalenia w przedmiocie odmowy zwolnienia odgrzywien wymierzonych prezydent Warszawy za niespodzianie się na rozprawę. A do tego tematu wrócimy w publicystycznej części podsumowania dnia. A Nowoczesna poprze powstanie komisji, która składa ściąganie VAT-u, mówiła w rozmowie z Polem 24 Katarzyna Równałej. Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesnej przyznała, że poprzedni gabinet dopuścił się dużych zamówień ściągalności tego podatku. Nie ma żadnych wątpliwości, że od chyba 2007 roku lawinowo wzrosła luka VAT-owska. I ja nie uważam, co prawda, że to jest tak, że się da to cofnąć do zera, ale tak, my jesteśmy znacząco powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o lukę VAT-owską, znacząco, tak, bo to dwukrotnie wyższe mamy niż średnia europejska. Katarzyna Równałek zwróciła jednak uwagę, że w pierwszym roku rządu PiS ściągalność podatku VAT spadła o 0,2%. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że tylko w 2014 roku do polskiego budżetu nie wpłacono 9 miliardów euro podatku VAT. Powstanie komisji badającej ściągalność tego podatku poparła 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Rzeczpospolitą Polską, przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej i rozpoczęły II wojnę światową. Osamotnione w walce polskie wojsko nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec, a później jeszcze zostało dobite ciosem w plecy podczas inwazji sowieckiej dokonanej 17 września na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku. O tajnym porozumieniu dzień po jego podpisaniu, bo czwarty rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow to tajny protokół do tego porozumienia. O nim wiedziały już mocarstwa dzień później, ale nie uprzedziły Polski. A Adolf Hitler na naradzie dowódców w przeddzień podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow mówił do swoich żołnierzy tak: zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku. Podam dla celów propagandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie.
Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. Tak mówił Adolf Hitler. No i później 1 września 1939 roku na kilka minut po wpół do piątej wojska niemieckie zaczęły od bombardowania Wielunia. Bomby spadły na szpital. Wydawcy przygotowali i tak zaczęła się II wojna światowa, od barbarzyństwa, od ludobójstwa, od słów Hitlera, bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, jak ma to miejsce na wojnie, ale zniszczenie żywej siły, ludobójstwo. A później po Wieluniu, po zbombardowaniu Wielunia, kilka minut po salwy pancernika Schleswig-Holstein oddane w kierunku Westerplatte. I tak rozpoczęła się II wojna światowa. Może ktoś z Państwa pamięta ten dzień, może jakiś inny szczególny dzień wojny. Może Państwo słyszeli także z opowiadań swoich mam, tatusiów, dziadków. Jutro w tym miejscu para prezydencka rozpocznie tę największą akcję wspólnego czytania dzieł życia w czasie wojny. Następnie dzieło Wyspiańskiego będą czytali. Zapraszam do podzielenia się takimi wspomnieniami, bo warto te wspomnienia ocalić, warto je przekazywać także na antenie radia, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o tym, o czym mówił święty Jan Paweł II, przypominając wydarzenia zbrodniczej napaści Niemiec na Polskę. Nigdy więcej wojny. Zapraszam Państwa do dzielenia się tymi wspomnieniami, tym wszystkim, co gdzieś w sercu przecież w zasadzie każdej rodziny jest obecne, ponieważ Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, poniosła największe straty. Ale przede wszystkim ginęli ludzie, byli masakrowani, byli po prostu akcja organizowana jest przez prezydenta od 2012 roku, została zainicjowana wspólnie z dlatego warto ocalić te wszystkie w ubiegłym roku wspomnienia, wydarzenia. Nie ma chyba rodziny w Polsce, która nie straciłaby kogoś organizatorami podczas II wojny światowej. Kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tak cenna jest ta pamięć pokoleniowa i dziedzictwa narodowego, o Narodowym Centrum tragicznych wydarzeniach. Estradą. No a dzisiaj, Radio jest patrząc już z perspektywy tych blisko 80 lat od wybuchu. I na koniec wspomnienie naszego radiowego kolegi. Żegnamy mamy kolejne doświadczenia, kolejne pouczenia na za Odry. No i także częściowo od zapraszamy do Trójki. Na trwałe wpisał się w historię stacji. W Polsce. Żartował ze wszystkim. Może to jest Halina zupełnie Wachowicz, też ale to nigdy nie przekraczało pewnej granicy osobny. Dzisiaj skupmy się na tych wspomnieniach z okresu 39-45, ale może ktoś pamięta z Państwa ten moment wybuchu wojny, jak do Waszej miejscowości, w której mieszkaliście z rodzicami, z dziadkami, z rodziną, jak do Waszej miejscowości doszła wojna. Tego młodego człowieka z fantazją, który wkładał mnóstwo emocji. Dnia 1 września roku pamiętnego, rok na fal na Polskę, kraju stoi się w niego. Najwięcej się zaczął na nasze Warszawę, Warszawo kochana, dziś jest miasto krwawe. I czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa z Danią.
Hiszpanią 0-2 w meczu 7 kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Dobiła końca pierwsza połowa spotkania. Biało-czerwoni pierwszego gola stracili w 15 minucie po strzale Tomasa Delaneya, a w 40 minucie drugą bramkę dołożył Andreas Cornelius. Jak wygląda sytuacja w innych meczach? Rumunia remisuje z Armenią 0-0, a wcześniej w naszej grupie Kazachstan przegrał z Czarnogórą 0-3. W innych grupach Czechy przegrywają z Niemcami 0-1, Norwegia prowadzi 1-0 z Azerbejdżanem, a San Marino remisuje z Irlandią Północną 0-0. Litwa przegrywa ze Szkocją 0-2, Malta remisuje z Anglią 0-0, a Słowacja ze Słowenią również 0-0. We wszystkich spotkaniach dobiega końca pierwsza połowa spotkania. Rozstawieni z numerem drugim Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo odpadli w drugiej rundzie wedla tenisowego wielkoszlemowego US Open. Przegrali z Francuzami Julianem Beneteau i od Rogerem Weselinem 3-6, 6-7. Polsko-brazylijski duet po tegorocznym sukcesie w londyńskim Wimbledonie nie wygrał żadnego turnieju. Dotarł do finału w Waszyngtonie. W Montrealu przegrał mecz otwarcia, a w Cincinnati zatrzymał się na półfinale. Awans do trzeciej rundy wciąż walczą Marcin Matkowski i Białorusin Max Mirny, a rywalizację w turnieju kobiet rozpoczynają Alicja Rosolska i Japonka Naoki Ino. Polscy tenisiści na półfinale zakończyli przygodę z 50. turniejem Bogdan Tomaszewski Cup, który odbywa się w Warszawie. Aleksandra Wiśkowska uległa Czeszce z Dence Safarzowej 6-3, 6-7 i 1-6. Po zamrożonej trwęcy przeszli Własowcy, Ukraińcy. W ciągu 15 minut kazali rodzicom z siedmiorkiem dzieci opuścić dom. Ojciec czas na informację. Na wozie konnym uciekał na tor, bo mąż był pierwszą porażkę w eliminacjach Mistrzostw Świata liderzy grupy E uległi w Kopenhadze Duńczykom. Z moim bratem półrocznym poduszce uciekała do Lubicza. O krok od awansu są Niemcy. Przerwana została seria meczów Polski bez porażki. Licznik zatrzymał się na 13. Było to też pierwsze spotkanie Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej bez gola od 25 czerwca 2016 roku, kiedy kapitan biało-czerwonych nie zdołał trafić do siatki w 1/8 finału Mistrzostw Europy ze Szwajcarią. W 7 dniach późniejszych występach napastnik Bayernu Monachium zdobył 12 goli. Polacy utrzymali się na pierwszym miejscu w grupie z 16 punktami, ale Czarnogóra i Dania mają już po 13. Co więcej, rywale mają lepszą różnicę bramek, a to decyduje o kolejności w przypadku równych punktów, a od podopiecznych Adama Nawałki odpowiednio plus 10 i plus 8 w przypadku Polski to plus 4. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że na razie nie ma oficjalnego stanowiska polskiego rządu w sprawie ewentualnych reparacji wojennych za II wojnę światową. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że roszczenia ze strony rządu polskiego w sprawie reparacji były nieuzasadnione. Rafał Bochenek powiedział, że sprawa jest analizowana. Dodał, że w Polsce trwa na ten temat szeroko zakrojona dyskusja również na forum parlamentarnym. Rafał Bochenek powiedział, że z różnych stron pojawiają się sugestie, aby wystąpić o takie operacje. Korespondent Polskiego Radia informuje, że eksperci Bundestagu nie przedstawili żadnego dokumentu. Publikacje niemieckiej gazety komentują prawnicy i historycy. Rozmowy z Polskim Radiem historyk profesor Bogdan Musiał powiedział, że Polska ma prawo domagać się od Niemiec reparacji wojennych. Jego zdaniem strona niemiecka celowo robi wszystko, aby temat reparacji nikt nie wrócił, a wtedy zbrodnia pozostanie bez kary i bez odpowiedzialności. Materialne. Berliński adwokat Stefan Hambura przypomina, że istnieją polskie ekspertyzy prawne dowodzące, iż Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych. Na temat niemieckich ekspertyz adwokat mówi krótko. Jest to zaklinanie rzeczywistości przez stronę niemiecką. Roszczenia te nie przyznaczyły się, gdyż wynikają z dokonanych przewodnich przeciwko ludzkości. Przytaczanie tych argumentów w dniu rocznicy napaści Niemiec na Polskę świadczy o całkowitym braku wrażliwości. Dodaje Stefan Hambura, Waldemar Maszewski, Polskie Radio.
przeszła. Minęła 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jej odchody odbyły się w całej Polsce. W Olsztynie przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego zgromadzili się kombatanci, przedstawiciele władz, służb i młodzież. Kombatanci wspominali dramatyczne czasy wojny. Uciekali. Ja wówczas byłem dzieckiem. To wszystko słucham. Nie chcę mówić nazwisk ludzi z Lubicza. I w ogóle dla Polski był ciężki. Bo nie spodziewaliśmy się. My nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego. A to jednak była straszna wojna. Bardzo źle zachowywali w stosunku do Polaków. Ciężko nam było nawet służyć tej Armii Krajowej. Jak w Radiu Maryja wysłuchałam niedawno jakiegoś naukowca, historyka, który mówił, że konfliktem zbrojnym pokonała miliony ofiar. Zginęło w niej około 6 milionów Polaków, co stanowiło 16% populacji kraju. Że im było tak pasażerowie, źle. Którzy wybierają się w podróż koleją w pierwszy weekend września, powinni być przygotowani na zmiany w rozkładzie jazdy. PKP wprowadza korekty, które wchodzą w życie w niedzielę. Zapoznał się z nimi Cyrzyński Bank. Zmiany w kursowaniu pociągów obejmą między innymi linie Warszawa-Włochy, Grodzisk Mazowiecki, Białystok-Warszawa, Kraków-Główny, Kraków-Lotnisko-Balice oraz Kraków Zakopane. Korekta spowodowana jest m.in. koniecznymi pracami remontowymi kolejarzy. PKP Intercity uruchamia nowe połączenie na trasie Łódź Fabryczna EU. Od 9 września będzie uruchomione nowe weekendowe połączenie do Zakopanego z Bydgoszczy przez Żywiec. Skład zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Wrocławiu oraz Opolu i Bielsku Białej. Przez cały wrzesień codziennie, a nie tylko w weekendy na trasie Warszawa-Zakopane-Warszawa będzie kursować pociąg Intercity Tatry. Informacje o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów dostępne są na stacjach i przystankach w formie plakatów i ulotek oraz na stronach portalpasażera.pl oraz rozkład-pkp.pl. Mam 75 lat. Jeszcze prognoza pogody Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Ostrzeżenia dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na terenie tych województw Instytut prognozuje intensywne opady deszczu do 45 mm. Dla województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu, których wysokość może sięgnąć do 70 mm. W związku z opadami poziom wód może wzrosnąć do 80 cm i mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze wód. Jeszcze temperatura w ciągu dnia na termometrach na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni nieco cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 24. To była Polskie Radio 24. Drugi raz dzwonię. Kocham Was naprawdę od 92 roku. Rządy pieniądza. Wszystkie moje noce to są spędzone dzięki Wam. Rozpoczynamy rządy pieniądza. Polskie Radio 24, Wojciech Surma, dzień dobry. Tak zabieram głos. W studiu goście dr Małgorzata Starczewska-Krzysztof, Konfederacja Elga Wiata. Naprawdę Boga proszę, by w wszystkich sekundach mojego życia, żeby uratował ten kraj. I co tam jeszcze? I żeby nawrócił tych niepiększych Polaków. Dobrze, ale tam jeszcze jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Jak pani na imię? Helena Storunia. Pani Heleno, bardzo dziękuję za ten telefon, za te wspomnienia, a także szczególnie no i za modlitwę w intencji ojczyzny. Za modlitwę. Bardzo byłam zaskoczona. Z 15 lat temu byłam u spowiedzi u księży Zmierzchowicz. I ksiądz to mówił: módl się za ojczyznę. Menedżerów logistycznych w sektorze przemysłowym. Ja dopiero teraz oni odpowiadają na pytania dotyczące tego, jak wygląda produkcja, czy ona rośnie, czy nie, jakie są perspektywy, czy są nowe zamówienia.
co jest z eksportem, jakie są plany dotyczące zatrudnienia, co z zapasami, czyli takie podstawowe informacje dotyczące działalności firm przez sesje przemysłowe. To się później przekłada właśnie na wskaźnik, odpowiednio waży się, ale myślę, że techniczne rzeczy nie są dla słuchaczy interesujące. Ale żebyśmy wiedzieli, tak, że w tym wskaźniku jest z Panem Bogiem, dziękuję, dziękuję uprzejmie za ten głos, za ten telefon. Tak, i na przestrzeni dziejów Polski zawsze byli ludzie, którzy o Polskę troszczyli się i byli tacy, którzy troszczyli się wyłącznie o własny interes, albo jeśli interes Polski zbiegał się przez jakiś czas z ich interesem, no to jakoś to współgrało, ale gdy się rozmijał, no to już trudno było poświęcić im cokolwiek. Tak na przestrzeni dziejów Polski bywało. Również pani tutaj podawała te przykłady, ale zobaczmy, że jednak zdecydowana większość i część to są ludzie niezłomni, to są także ludzie prawi. A przypomnijmy sobie także tę biblijną opowieść i to takie licytowanie się z Panem Bogiem. Tak, jeśli znajdziesz chociaż tylu, czy ocalisz. Jeśli znajdziesz, może nie tylu, ale chociaż tylu, czy ocalisz. Ocalę, jeśli znajdziesz. Dlatego dziękuję Pani Heleno za ten telefon i zapraszam Państwa do dzielenia się skarbami rodzinnymi w postaci pamięci, bo pamięć rodzinna to jest taki szczególny, czasem trudny, ale taki szczególny skarb, który przechowujemy i chodzi o to, żeby troszeczkę tych skarbów wydobyć z naszego domu, z naszego konta i podzielić się z innymi, bo historia pisana przez historyków to są poszczególne takie, powiedziałbym, fakty najczęściej bardziej globalne. Natomiast przecież historia ojczyzny to jest także historia poszczególnych rodzin, to jest historia poszczególnych ludzi, to jest państwa historia. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie. Mówimy dzisiaj o wojnie. Może ktoś pamięta 1 września 1939 albo późniejsze dni, kiedy Niemcy weszli do państwa miejscowości. No i jak to też później bywało. Warto, jeżeli mogę mi jedną rzecz dopowiedzieć, padło, że to jest pewien dłuższy dojazd, znaczy nie na mnie to tak jest pewnie, to pewnie to ktoś chodzi do... A to oczywiście Ewa Demarczyk. I rozumieć odwołcze, które dzisiaj są biologiczne, jak ogromny twojej wątrej grupy, aby żyć. Tacy malenki, jak sygnał, pisząc obiekt, popłynie,
wydarzyło bardzo niepokojącego i te niepokoje są wrażane właśnie przez tych przedsiębiorców. Tak, natomiast te przyrosty zawsze optymistycznie jesteśmy relatywnie jest niska, więc te przyrosty są łatwiejsze do osiągnięcia. Natomiast ja muszę powiedzieć... Łatwo było, ale jakoś wcześniej tego, ta łatwość ciężko przychodziła. No, zawsze jest taki moment, w którym biznes się na siebie otwiera i myślę, że no, miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście ta dynamika będzie utrzymywana, pewnie będzie lekko malejąca, no bo nie da się znowu od rosnącej bazy mieć coraz wyższej dynamiki. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jedna informacja się brakuje, bo w momencie, kiedy polscy ważni politycy jadą gdzieś na zachód, Demarczyk, wieże wojenne, niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić. To wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął podczas powstania warszawskiego. Ten wiersz napisany był rok wcześniej, w czerwcu 1943 roku, a po wojnie do jego domu zapukali ubowcy, bo chcieli się nim zająć. Takie to były losy żołnierzy i powstańców warszawskich. A dzisiaj rozmawiamy o II wojnie światowej i państwa wspomnienia. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Mówi Anna Kokorek, ale chciałam w związku z audycją przypomnieć o książce mojego męża, który mi udzielił gwiazdki, kiedy wybuchła wojna. To zaznaczyło jego życie. Poza śmiercią Piotrka, jego ojca. Uważam, że Niemcy zniszczyli historię ludzkości swoim bezprawnym barbarzyństwem ludobójstwem. Od tego czasu
ich winą było to, że potem byliśmy w niewoli komunistycznej. Więc, ale rzeczywiście tego i brakuje, to bo na różnych tak poziomach drążyło wewnętrznie, że aż wymyślił rozmowy. Rozmowy z nieukaranymi brodniarami. Wybrał więc to jest sumie 10 takich. Czyli pytanie tak naprawdę na jakim etapie rozmowy się toczą? Czy to jest taki charakter właśnie rozmów politycznych, czy też czysto biznesowych? To jeżeli widzimy i słyszymy, że wiąże się to z potwierdzeniem realizacji inwestycji, bo ten Andrzej Dmowiak nie jest tak, że on wejdzie w tym roku. On funkcjonował w Polsce, tylko tyle, że 2,5 tysiąca osób zapowiadanych jest do rekrutacji, zbudowanie pewnej większej bazy rozwojowej dla tego banku, że to jest kapitalny sprawy. Znaczy to, że jeżeli dane przedsiębiorstwa, dane podmioty gospodarcze funkcjonują na danym rynku i uznają, że na danym rynku mają się rozwijać, a ten sygnał został właśnie zrealizowany w sierpniu, jeżeli dobrze pamiętam, zapowiedzi były co do rekrutacji, a informacja o tym, że we wrześniu nastąpi potwierdzenie tej inwestycji i rzeczywiście to się dzieje. I tutaj pytanie, czy to są tylko i wyłącznie rozmowy o charakterze właśnie politycznym, że oczywiście ograniczony jest kontakt przedsiębiorców, czy uczestnictwo przedsiębiorców, ale jeżeli to jest czysto wizyta gospodarcza, to bezwzględnie cały samolot albo i trzy samoloty powinny być wywiezione polskich przedsiębiorców do Stanów Zjednoczonych pod szyldem wicepremiera Morawieckiego i w ogóle takiego czynnika politycznego. Te lunche, te brancze, to wszystko powinno się odbywać, spotkania robocze. Chodzi o to, żeby ułatwić ten pierwszy kontakt, spowodować, uwiarygodnić, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, my mamy o sobie ogromne wyobrażenia jako Polska i Polacy, ale tak naprawdę to jesteśmy niedużym krajem z punktu widzenia takiego hegemona gospodarczego i trudno jest dla biznesu Stanów Zjednoczonych rozróżnić ten na mapie jakiś tam wyłonić z takiego kraju Polska przedsiębiorcę, jeszcze uznać, że on jest bezpieczny, stabilny do realizowania biznesu. Ale jeżeli za nim stoi, albo przed nim stoi polityka, czy też silny czynnik polityczny, to wiarygodność natychmiast się pojawia. Ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce, że on jest świetnie zorganizowany. On był świetnie przygotowany. On był świetnie przygotowany przez służby dyplomatyczne własne, ale to jest wizyta, to jest zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że nasz pan premier też tak został. Dokładnie. A czy ma się łatwiej przygotować w Stanach Zjednoczonych, bo więcej informacji w internecie jest, niż w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce były w poziomie rozwoju dla innych etapów. Ja się rozumiem, że pierwsza jest taka, że Stany Zjednoczone rywalizują z Rosją, Niemcami i tak dalej, tylko rywalizują z Chinami. No i te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bo tak naprawdę z punktu widzenia banków inwestycyjnych, to jesteśmy w takim worku albo środkowej Europy, albo krajów rozwijających się, albo no tam różne są te różne nazwy, ale generalnie jesteśmy w takim worku różności. Może nawet nie znamy, to są pod znakiem zapytania w sensie bezpieczeństwa, a nie będą oni niepewni. Natomiast Stany Zjednoczone tak naprawdę rywalizują z Chinami i ta rywalizacja ten obszar jest dosyć istotny, bo Chińczycy drogą lądową mogą tędy wyjść i zakorkowanie w cudzysłowie, zakorkowanie tego regionu jest wierny Stanów Zjednoczonych. Druga rzecz jest taka, że no niestety, jak bardzo byśmy wolny rynek nie lubili, to wszystkie większe inwestycje, a na pewno duże koncerny, zawsze patrzą na błogosławieństwa obydwu państw. Znaczy to niestety jest władz, tak, że władze wyznaczają strzeliste kierunki, a te spółki, nawet jak to prywatne, w Stanach patrzą na błogosławieństwo z dwóch stron, to one czują się w przyjaznej atmosferze. Więc tak naprawdę tego są politycy od dużych strzelistych. Pani doktor, chciała się z nami podzielić jeszcze jedną informacją. Nie znalazł się, tu się zbiło młodzianowi. Do klasztoru poszli rodzice świętego Maksymiliana. Wówczas nie wolno było przyjmować, ale byli pracownikami French Bank Matt i ojciec. Będzie się lokował. Również jest książka, wydaje się, że Maksymiliana też są prawdą. No, konsolidacja w sektorze bankowym od zawsze trwała, więc to są właśnie efekty. To. Natomiast ja myślę, nie, 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 nie
chciałam do tego osiągnąć, ponieważ matka mojego męża, kiedy ta lokalizacja, ta decyzja Amerykanów, żeby lokować się w Polsce, mój mąż, to jest już taki pierwszy sygnał brexitowy i strasznie ważny dla, myślę, polskiego rynku finansowego, zresztą nie tylko finansowego, ale przede wszystkim finansowego, bo myślę, że bardzo wiele podmiotów finansowych funkcjonują w tej chwili w Wielkiej Brytanii, w Londynie, de facto, myśli o tym, czy i kiedy przenosić się i przede wszystkim gdzie. Więc jeśli tego typu bank takiej skali działalności decyduje się na to, lokować się tutaj w Polsce, dziękuję bardzo pani Janino i pozdrawiam. Dziękuję za tę garść wspomnień. I także z pierwszej ręki w związku z reportażami męża. Dziękuję serdecznie. I zapraszam w dalszym ciągu do przedstawiania marka decydująca dla inwestora. Znaczy, jeżeli inwestor nawet nie rozumie danego rynku, jeżeli popatrzy na to, kto na tym rynku funkcjonuje, tego, funkcjonuje państwo nie pamiętają, małej, albo jak pani Janina także tylko opowiadała o doświadczeniu męża, także z reportaży tego centrum natychmiast będą uwidocznione i będą pokazywane w różnego rodzaju statystykach. To jest podobna sytuacja, jakbyśmy sobie wyobrazili w małej miejscowości, pojawia się na przykład międzynarodowy koncert opowiadali Matwania, o, się o wybuchu w miejscowości wojny o 1 września. To natychmiast inne, może ktoś z państwa pamięta wejście Niemców do państwa miejscowości. Oni wykonali analizę, to oni widzą ten rynek jako rozwojowy, to znaczy, że my dlatego, możemy bezpiecznie zacząć się też pracować. Za Żydim Morganem będą przychodzić następni, bo będą uznawali, że nie zaryzykuje ta marka wejścia pamięci, jak Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Też wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat po wojnie rozpoczęliśmy to dzieło dokumentowania. Ono trwa w dalszym ciągu. Jeśli ktoś z państwa ma taką wiedzę, to także prosimy zgłaszać się do Instytutu Pamięci i Tożsamość tutaj przy radiu działającego i przy Wyższej Szkole, ale dzisiaj szczególnie poświęćmy tę noc na wspomnienia. I towarzyszą także pieśni, piosenki, które, których tematem jest wojna. Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się wieczelanka. Ona grba jak błon, objął ją bóg, pod palmem schowana rębanka. Spod serca kapka, dzwoni najskap, a pociąg gnie jak szalony. Schabostrza kicha, to dobra zagrycha, pod łapką dwa zawieszone. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bimbru się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmy wsiadają, do skrzyni wsadzają i biorą, co im się daje. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bimbru się też napije. Ten szuka w kieszeni, ten szuka na ziemi, a inny po paczkach zbiera. Zabrali rąbanki, słoniny, kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje,
zabrali rąbanki, dzwonili kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, niech zmiera. Zabrali rąbanki, dzwonili kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Czy ja już mogę mówić? Tak, jesteśmy na antenie. Ja dzwonię z Torunia, Maria. Pochodzę z Poznania. Mieszkałam na ulicy, przy ulicy Staszyca na Jeżyca. W 39 roku Niemcy zabrali mojego ojca, powstańca wielkopolskiego. Najpierw do Fortu VII. Potem wywieźli do Dachau. A na końcu tych wszystkich patriotów powstańców wywieźli do Mauthausen-Gusen. I tam 19 czerwca 1940 roku mój ojciec, pracując w kamieniołomach, stracił przytomność i jego koledzy, którzy z nim musieli pracować, a którzy później zeznawali zaraz po wyzwoleniu, mówili, że musieli go zanieść nieprzytomnego na takie nosze i wsunąć nieprzytomnego do pieca krematoryjnego. Ojciec nie wrócił, ale na nią stało czworo. Które mają, może ja miałam 5 lat. Moja mama była w stanie błogosławionym. Problem polega i urodziła później dziecko martwe. Roku. W ogóle losy mamy też się tak potoczyły nie tak. Ponieważ on no jest i, a nas to zbierano. Ja trafiłam, nie ma szans mając na to, żeby w 5-6 roku życia, moją pielgrzymkę życia zaczęłam, przyjechałam tu do Spreja, do Torunia, z moją siostrą. Ale długo nie tyle cieszyliśmy się, że jest jeszcze w tej. Jeszcze oni wyciągnęli rękę po niego i zabrali i nie wróciła. Konsumpcja indywidualna, pół punkta procentowego nas Tryjenka, publiczne, wykształciła, niestety, stałyśmy tutaj w Toruniu, czyli saldo ściągnął o 1,5 punkta procentowego. I taki był nasz los, bardzo smutny. Brat mój że była bardzo przyzwoita, była dorosły mężczyzna, postarał się, że nie wiem skąd to był akt zgonu z obozu z Mauthausen. Podpisany przez komendanta obozu ze wyszczególnieniem czasu 18:15. Dokładność niemiecka. Rośli też, tak jak powiedziałam, zatrudnienia, więc Polacy jako Polacy czujemy się stabilnie. Wiemy, że mamy pracę. To i tak się los potoczył. I mało tego, że mamy pracę, całe życie. Że dobrze. Idę przez życie z ranionym sercem. Wierzę w tej chwili. Co to właśnie nie jest zrównoważone. Też bardzo smutne chwile przeżywa. Konsumpcja i sytuacja na rynku pracy dwa tygodnie temu pochowałam męża. Krótkoterminowa. W momencie, kiedy nie mamy inwestycji, nie mamy inwestycji. Nie mogę się jakoś pogodzić ze stratą, samotnością, pustką. Sama jestem w domu. Ale to ciągle jest poziom niższy niż 2015 i tak to życie się toczy, takie smutne, tak jedna rana nakłada się na drugą. Dotyczące inwestycji łącznie i inwestycji publicznych. Natomiast jak patrzymy na dane dotyczące inwestycji przedsiębiorstw po 6 miesiącach, to wiemy, że te inwestycje ciągle były mniejsze o 1,1%. W kwartale spadek był 0,4%, a po 2 kwartałach był spadek 1,1%, więc większy spadek w pierwszym kwartale. Też w 1939 roku transportem wyjeżdżał i nie wrócił. My patrzę oczywiście na dane GUS, no bo stąd czerpiemy informacje. To z tych danych bardzo wyraźnie wynika, że ten spadek inwestycji po 6 miesiącach w sektorze przedsiębiorstw był generowany głównie przez dwa sektory. Sektor budownictwa i wydobycie i sektor energetyczny. I przypomnę tylko, że oba te sektory w absolutnej większości są w inwestycji Skarbu Państwa. Z którym żeśmy wspominali nasze dole i niedole. Teraz się siedzę i patrzę na to wszystko.
I czy w ogóle jest sens zacząć podejmować decyzje inwestycyjne, bo nie do końca zdefiniowana jest polityka dotycząca górnictwa i dotycząca energetyki i za mojego kochanego Zenona. Dobrze, Pani Mario. Także w tej modlitwie mniej więcej za godzinę na antenie również włączę, dobrze? Świętej pamięci Zenona. I przy tej okazji wyrazy współczucia, bo też ta rana jest taka bardzo świeża. Dziękuję. To jest to, że te inwestycje ponad 50% mają charakter mobilizacyjny. To znaczy, że jeśli inwestycje zagraniczne, tego nie pamiętam, nie chcę tutaj konkretować. A ja przyszłam do Pustelni. Ale ja chcę się posługiwać usiedlionymi danymi dla... Ja po prostu tego nie pamiętam. Zostało puste miejsce, ale też ufamy Pani Mario na to spotkanie, które kiedyś, gdy Pan wezwie, nastąpi. A też jest między Wami ta nić, która nie jest tylko fizyczna, ale też ta duchowa. To jest miłość, którą Pani ma do męża. I ja bardzo dziękuję, że Pani także tę miłość wypowiedziała dzisiaj na antenie. Myślę, że wielu też słuchaczy będzie towarzyszyć Pani również w modlitwie, w dobrych myślach. I ta rodzina Radia Maryja to jest też Pani rodzina. Tak, ja teraz włączone radio i słucham i to jest moje jedyne towarzystwo, że słyszę głos ludzki, że też czułam się w sytuacji różnych ludzi, którzy też mają bardzo ciężko, czy biedę, czy w ogóle. No naprawdę. Pani Mario, bardzo współczuję i jestem z Panią. Dziękuję serdecznie. A wiem, że ojciec też coś miał wspólnego z Poznaniem, prawda? Tak, tak, studiowałem 5 lat, mieszkałem w Poznaniu. Bardzo dobrze wspominam. A ja byłam szczona w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. I niech ojciec sobie wyobraża, że w dniu ślubu moich rodziców, w dniu, miesiącu i roku, mój mąż urodził się w Wilnie tego samego dnia, miesiąca i roku. I to na energetykę nałożył. Jego los rzucił w 1946 roku do Torunia, więc Wilna, a nie dużo, dużo wcześniej z Poznania. Bo Unia Europejska i się spotkaliście. Tak, jestem szczęśliwa, że tego człowieka spotkałam, bo naprawdę miałam takiego pięknego gołębia w domu, taki cudownego. Dramatycznie. A pakiet zimowy jest bardzo dziękuję Pani Mario. Finał tych negocjacji jest w roku... Ja również, że ojciec mnie wysłuchał. Przepraszam, że płaczę, ale mnie stale teraz uleczą. Nie powinien mi opanować. Środki unijne, one w 2018 de facto... To są też miłości. Myślę, że takich łez nie trzeba ukrywać. Dziękuję bardzo, Pani Mario. Dziękuję, z Panem Bogiem. To przetargi, następstwo czasowe spowoduje, że ten wypływ, przepływ pieniądza pojawi się dopiero w następnym roku. To znowu jest opóźnienie 2 lat pierwszego okresu, pierwszej części perspektywy finansowej 2020. No, niestety te kumulacje powodują, że budują następstwa w postaci nie do końca akceptowalnego, zadowalającego poziomu. Powiedział do mnie Artur Bartoszewicz, a doktor mogą, że tam pracę w trakcie stoczek macha na ręką, że jeszcze coś tutaj. No tak, bo rozmawialiśmy o inwestycjach zagranicznych i tak. W czasie znalazłam informację, że jest satysfakcjonem. Po pierwsze, nakłady inwestycyjne firm z kartą zagranicznym to 44% wszystkich nakładów zainwestycyjnych przedsiębiorstw. Z budowy firm zagranicznych to nasze inwestycje byłyby znacząco mniejsze. Ale niestety po 6 miesiącach spadek jest o 1,7% w cenach stałych. Ale to nie jest w gruncie takie bardzo złe, ponieważ w zeszłym roku wyjątkowo silnie firmy z kartą zagranicznym inwestowały. Zysk netto to jest 1,737 mld, co daje
do 19,4% wobec pierwszej połowy 2016 roku. No i co w takiej sytuacji, to już pozostaje powiedzieć, że a może jest to dobre, że damy 40% na poziomie, to 16-16 tydzień na listach największych przebojów i Radio Maria, proszę. Do myślenia o tym, że w Polsce pojawi się szczęść Boże. Na świecie grupa kapitałowa z taką siłą oddziaływania. To chyba przesadzam, ale pewno w Europie centralnej, jak może przez 23 minuty druga. Tak, prosimy. Tylko chciałam przekazać, że tutaj w obrębie Leszna już nie ma deszczu. Nie tak naprawdę pojawiłaby się pierwsza marka tego tytułu. Proszę mieć nadzieję, że na to będzie dobrze i nie wypocznijmy do rana, żeby mieć siły potem tam świętować. O tak, tak. Dziękuję bardzo Pani Mario za tę informację, że ta dobra fala przychodzi. Proszę Radio Maria. Że całkiem, że bardzo dobrze zareagowało w ogóle PZU wizerunkowo. Tak, jest pan na antenie. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że to też odstąpi inne państwowe spółki od tworzenia własnych towarzystw. I tak państwo zawsze też prosimy. Mamy takie przypadki, bo nie ogranicza to ryzyka w ramach szczęść Boże. Jeszcze jesteśmy przy razie tej dyskusji. Tak, tak. Pani doktor Małgorzata, ja przede wszystkim chciałbym tutaj pozdrowić panią Joannę Kokoletą, która zabiła głos. Pamiętajcie, Joannę, zarząd sam pisze, że jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, które do tych 40% udziału w rynku, myślę o ubezpieczeniu głównie CIOC, prawda? To nie ta książka, o której ale zarząd sam mówi o tym, że jest to główny efekt tego, że podmienię. Ale mój ojciec brał udział zarówno we wrześniu 1990 roku nad Bzurą, jak i w powstaniu Warszawy. Bardzo, bardzo mało liczba klientów i tu się należał do tych osób, które się chwaliły o powstaniu zgoła nic i chciał mówić. Miał bardzo krytyczne zdanie ustnych powiedziach na temat powstania, których jednak brał udział na temat września do 1989 roku, to opowiadało o tym, ale to oznacza, że to o niewoli, w której w sposób bardzo nawiasem ale już powiedziałem, no nie lubię się chwalić, jeszcze tych opowieści nie będę przytaczał, bo byłoby to za długo przedyskutowaliśmy wyniki PKO BP. To był taki pretek, które są bardzo, bardzo fajne, a tam, że zdaje się też tam zaproponowałem, tak? Natomiast już można o tych konsumpcji, bo 500 000 małych klientów ubezpieczenia komunikacyjnego oznacza, że to jest efekt nabycia samochodów i konieczności ubezpieczenia, a nabycie samochodów wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami. No dobrze, ale niech pani nie brnie dalej i nie mówi mi, że to 500 000. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękuję panie Leszku, szczęść Boże. I panią Joannę, przepraszam za pomylenie. No niektóre samochody mają takie nalepki fajne. Proszę Radio Maria. Halo, Radio Maria? Tak, słuchamy. Witam serdecznie. Nazywam się Hanna Wiśka Barbara. Mieszkam na Żoligowu, Wiśka Barbara. Na Żoligowu Warszawskim. Parafia Świętego Stanisława Polski. Podobno są źle zarządzane, źle się dzieje i tak dalej, a z drugiej strony i mamy dobre wyniki, a wojna zaczęła mnie dobre niektóre, na Białostocznie, taka miejscowość Michałowo, wprowadziło ciężki szok. Zresztą zdaje się, że Marcina rodzice przyjechali z Wrocławka na przełajce w Polsce, bo mieli ten samochód Forda. Spotkaliśmy, gdzieś tam powiedział, uciekaliśmy do Rumunii. Z spółką Skarbu Państwa z Orlenem, że tam, drodzy Państwo, zabrakło Diesla. Strzelali Niemcy,
samoloty i że padła cisza. Niebieskie padła cisza. Strzelały po Kantofliszku, pamiętam to. Do ludzi. A wy, co się dzieje? Przeżywaliśmy. Znaczy, ja ludzi pozostawało w rezinach Orlenu i Lotosu. A my dalej. Dużo spółek państwowych ma bardzo dużą rotację swoich osób. Nie wiem, czy zwróciliście państwo. To też jest jakiś taki sygnał. Także to jest taka... Nie wiem, czy statystycznie, ile tam miesięcy są, ale oprócz tych, którzy rzeczywiście których wymieniliśmy, to jest dosyć duża rotacja. To też pewnie jakoś pomaga w utrzymaniu tej dynamiki. Wracaliśmy. To znaczy, że są potrzebni, bo natomiast na pewno impulsem, bo to też padło w tej wspomnianej rozmowie z panem prezesem, że uczelnienie VAT-u i akcyzy bardzo mocno dało się tu wychodzić. Ale to jest w takim ekosystemie, który się pojawił, tak, wokół Skarbu Państwa. Z jednej strony otwarta wojna, wytoczona przestępcom podatkowym. Z drugiej strony sam pan o tym powiedział, że dosyć taka restrykcyjna i ostra polityka kadrowa. Tak, tak, ale jeszcze te spółki państwowe zagarniają. Pamiętam, jak wchodziłam do Bugu. Mówimy o energetyce, ten rynek w energetyce jest bardzo mocno się... Bo to był marzec, to była ciężka zima. Ale spółki kontrolowane przez państwa bardzo mocno przejmują kontrolę nad rynkiem. Ale zawsze miały ponad 10% udziału w rynku. Tak, ale jakby szczelniane jest. To, no, ale też dobrze, że wydaje mi się, że bardzo istotnie zmienił się sam nadzór i komunikacja z nadzorem. Znaczy, jeżeli popatrzymy na strategię i realizację działań przez Ministerstwo Energetyki, które zaczęło robić spotkania z członkami rad nadzorczych, komunikować się, przedstawiać swoją strategię, to jest bardzo ważne, dlatego że ten sam nadzór i prowadzenie komunikacji nawet z zarządem, bo sama wymiana zarządu, jeżeli coś się nie działa, to nie jest wszystko bieżące, stałe przekazywanie informacji, czego Naszymi gośćmi w studiu dzisiaj byli pani dr Małgorzata Staczewska-Krzysztoszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Roszkowski, dzięki wielkie. Dzięki. I doktor Artur Bartoszewicz. Ślicznie dziękuję. Do usłyszenia. Wojciech Suryk. Pamiętam, że w tym nurze to ludzie, dzień dobry państwu. Anna Grabowska. Dzisiejszą audycję społecznego widzenia poświęcimy tematowi, o którym dzisiaj możemy chyba zapomnieć, jako że już w poniedziałek uczniowie kolejny raz rozpoczną nowy rok szkolny. Tyle, że dla części z nich będzie to zupełnie inna szkoła niż ta, do której uczęszczali starsi koledzy. Mam tutaj na myśli szkołę branżową, a więc nowy typ szkoły, której celem ma być praktyczne przygotowanie do konkretnego zawodu i to przygotowanie dopasowane do potrzeb rynku pracy. To jeden z aspektów reformy edukacji rządu Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie teraz realnie się rozpoczyna. I to o tym właśnie porozmawiam z ekspertką, która analizuje kształcenie zawodowe w Polsce, jak i chociażby na przykład w Niemczech, dr Magdalena Łazik-Gorzelańczyk, która jest w studiu we Wrocławiu. Dzień dobry pani. No i właśnie, powiedziałam, że uczniowie pójdą w poniedziałek do zupełnie innego typu szkół. No ale czy faktycznie, czym tak naprawdę szkoły branżowe, w których ma chodzić o praktyczną naukę zawodu łączoną z wiedzą teoretyczną, różni się ta szkoła branżowa od chociażby tak zwanego kształcenia dualnego, niegdyś może bardzo rozpowszechnionego? Szkoła branżowa różni się bardzo od kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Właściwie możemy zaryzykować na dzień dzisiejszy stwierdzenie, że szkoła branżowa nie będzie co do zasady bardzo różniła się od szkoły zawodowej zasadniczej, do której uczęszczają do 31 sierpnia uczniowie i będą kontynuować ci, którzy zaczęli na zasadniczej szkole zawodowej, też ukończą ten typ szkoły. Natomiast nowe roczniki od 1 września będą chodzić do szkół branżowych. Pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, bo tak będzie teraz ta szkoła branżowa podzielona. Co do zasady, szkoła funkcjonować będzie tak samo.
kiedy były szkoły zawodowe, pamiętam, to również to nawet widzieliśmy, że należy kształcić na potrzeby rynku pracy i należy dlatego warto, Pani Warbaro, żeby to, co na papierze może wyblaknąć, żeby także zachować. I dziękuję za ten telefon. No bo dlaczego jeżeli też przy tej okazji mają Państwo jakieś spisane wspomnienia, zwłaszcza te wojenne, to także może warto się nimi podzielić, może warto je przesłać także tutaj do Radia Maryja. Będę także wdzięczny za te listy ze wspomnieniami albo notatkami, które Państwo mają. Może także kiedyś poświęcilibyśmy audycję, żeby również je odczytać. Bardzo dziękuję Pani Barbaro. Proszę, Radio Maryja. Szkolnictwa zawodowego poprzednia. Halo? Motywowano wprowadzenie kwalifikacji w zawodach uelastycznieniem kształcenia zawodowego. Trzeba radio wyłączyć, uczeń, bo przykładowo, będzie który 3 lata uczęszczał do szkoły, mógł nawet 3 kwalifikacje w przeciągu tych trzech lat ukończyć. Chyba się nie słyszymy. Każda z tych kwalifikacji to były takie klocki, które składały się jeden na drugi. Dawało mu pewne uprawnienia na rynku pracy. I po pierwszej kwalifikacji, załóżmy po pierwszym roku kształcenia, on już zdając egzamin, miał pewne uprawnienia zawodowe certyfikowane do wykonywania czynności obejmujących podstawową kwalifikację. Później była druga i trzecia składająca się już na dyplom zawodowy. Teraz mamy szkoły branżowe z najwyższego stopnia 3-letnie i 1-letnie kwalifikacje. Tak więc wszystkie zawody, które były więcej niż 1 kwalifikacyjne, zostały podstawy programowe przepracowane i stworzone do 1 kwalifikacji. Czy zatem można uznać, że ta osoba będzie lepiej wykształcona w danym swoim konkretnym kierunku? Nie możemy tego powiedzieć. Treści programowe zostały dostane. Poza tym, że aktualnie trwają prace nad podstawami programowymi do wszystkich zawodów kształcenia w Polsce. Bodajże 52 lub 4 zawody zostały już ukończone w postaci nowych podstaw programowych. I tu jest nowa jaka wprowadzona, to zostanie zaproszeni do opracowania podstaw pracodawcy. Teraz pierwsze. To jest właśnie ukłon w kierunku systemu dualnego, który opiera się w kwestii, można powiedzieć, że w systemie dualnym to pracodawcy ustanawiają podstawy programowe, egzaminują uczniów z opracowania.